i dotarliśmy do Żytomierza. Dotarliśmy do Żytomierza, tego, w którym nocowaliśmy, wracając ostatnim razem, w którym nas zastał ten alarm, takie przy samym oknie. Nocowaliśmy w tym samym hotelu. Była ta sama pani, która ostatnio nam kazała kupić 12 piw, bo jesteśmy duzi, i wziąć całą butelkę. Wyszła znowu w piżamie, także nic się tam nie zmieniło. Po prostu genialna, ta pani jest genialna. Znowu tam dostaliśmy opieprz za coś, nie pamiętam, ale ona tak generalnie traktowała, tu cicho bądź, a masz paszport, nie masz, dobra, wyjdź, przyjdź. Nawet Marcin, który, ja jestem taki raczej mocny charakter, Marcin to już całkiem, a byliśmy poustawiani w dwuszeregu, wyszła pani w piżamie, opierdoliła nas za wszystko. Aha, to może być do tego działu, właśnie a propos obsługi hoteli, to jest genialna historia. W Nowowołyńsku, pierwsza noc, którą spaliśmy znowu w trzech bobrach, ale te trzy bobry miał tam nad jeziorem, gdzie mieliśmy maniatras i miał też w mieście. Spaliśmy w mieście. I słuchajcie, właśnie, ukraińska obsługa. I to jest taka historia, która to obrazuje, ale to jest na każdym kroku. Ja to próbuję wytłumaczyć, ale widzę, że jak tutaj tłumaczę znajomym, to tak myślą, nie, przecież tak samo u nas. Już nie pamiętamy, jaka kiedyś była obsługa w sklepie, jak pani rządziła, jak można było kupić coś spod lady i trzeba było być dla pani miłym. To pani rządzi w sklepie, a nie ty, jaki tam klient, czy w hotelu. Jestem w tym Nowowołyńsku. Poszedłem do pokoju. I nie mam internetu, bo jeszcze nie kupiłem, no bo zawsze kupujemy kartę ukraińską. Ja akurat sobie nie wziąłem tej starej, oni już mieli, poszli spać, nie chciałem się do nich dobijać i nie miałem kupionej tej karty. I kurde, no na Polski włączysz internet, no to tam są ceny, jakbyś sobie w Hurgadzie w Egipcie był, czyli 7 zł za minutę. No ale myślę, przecież hotel, 3 gwiazdki, 4 gwiazdki, nie wiem, taki sobie internet. No ale się loguję, nie mogę się zalogować. I schodzę, to była już druga godzina, naprawdę, no było tak pierwsza, powiedzmy druga. Siedzi pani w recepcji i schodzę i mówię internet. Ona mówi, że spać, a nie internet oglądać. Mówię, co? Ona mówi, w tej godzinie to spać, a nie internet patrzeć. Ja mówię, dobra, puścimy mi uszu, bo już bym wybuch, ale mówi, a ona siedzi, tu monitory ma, coś tam sobie dłubie. Ja mówię, no ale dobra, nie będzie pani mi mówiła, czy mam spać, czy nie, no potrzebuję internetu, czy coś, czy mogła pani coś zrobić. I ona mi pokazuje palcem, no, na sieć, tak? Tam były dwie sieci, nie? Ja mówię, idiotą nie jestem, widzę te sieci, staram się, ale nie da się do nich przyłączyć, one są bez hasła i nie przyłącza. A ona tak myśli i mówi, ja mam. I odwróciła się i dalej robi na komputerze. No to jest historia naprawy internetu i reakcji pani. Nawet mi opierdoliła, co ja o tej pierwszej godzinie będę robił. Pewnie jakieś porno oglądał albo co. A później po już tak no, zainteresowała się tym, no i mówi, że ona ma. Pokazała mi ekran, ona ma. I już i odwróciła się do mnie dupą. Tak, więc tam tak jest.